Witam na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Państwu, jakby dobywać nowy coin, który istnieje od 20 dni, czyli Ether, Ether One. Jak widzimy, cena nie poraża, ale tak jak mówię, dopiero od 20 dni jest możliwość kopania tego coina. Co przyniesie przyszłość? Nie wiadomo. Plus jest taki, że jeszcze do niedawna żadna giełda tego nie obsługiwała. W tej chwili już pojawiła się jedna, na której można handlować tym coinem. Przedstawię pokrótce, jak zacząć kopanie, bo ja już od pewnego czasu kopię, dokładnie od dwóch dni. I zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie. Pierwsze, co trzeba zrobić, to zainstalować sobie portfel. Metamask. Metamask oczywiście wszystko pod, udostępnię pod linkiem filmu, tak aby każdy mógł sobie skonfigurować i wszystko poustawiać. Gdy już będziecie mieli Metamaska, to proszę wejść w ustawienia sieci i dodać nową sieć. Ja już tą sieć dodałem, jak widzicie. I tu mam wszystko, wszystkie parametry, oczywiście to też udostępnię, żebyście mieli łatwiej e, e, do skonfigurowania. E, tak jak mówiłem ja już e, mam, od 2-3 dni kopię tego ETH1, na dzień dzisiejszy wydobyłem 88 ETH1, zobaczymy jak to będzie działać dalej. Tu mam jedną koparkę, która, która kopie ETH. One, yy, nie jest to jakaś rewelacja, od razu mówię, że nie mam porządnie skonfigurowanej koparki, ponieważ nie mam takiej potrzeby na dzień dzisiejszy. Raczej to jest film instruktażowy, raczej pokazanie Wam, jak można to wydobywać, a nie yy, stricte konfiguracja koparki. Yy, Każdej karty graficznej osobno, bo nie ma to sensu. Jak widzicie, jedna karta są do wymiany termopady. Na dzień dzisiejszy jest jak jest, podchodzi pod 100 stopni. Na razie działa i, i być może w przyszłym tygodniu będę wymieniał zastanowię się jeszcze nad tym. Więc jak już mamy ten portfel, mamy już utworzony portfel. Kopiujemy go do Schowka oczywiście, wchodzimy do Hive S.A. dodajemy nowy portfel, ponieważ ja już ten portfel mam. O, on jest tutaj. Oczywiście dodajemy nowy, wpisujemy ETH 1, czy jak to chcemy nazwać. Wklejamy, wklejamy wasz wallet. I zapisujemy, ponieważ ja już mam, więc nie będę tego robił jeszcze raz. Po wejściu do koparki ustawiamy konfigurację. Konfiguracja jest naprawdę bardzo prosta. Coin, oczywiście ETH1, portfel to portfel. Konfigurujemy w minerze, następnie przechodzimy do setupa. I w setupie jest naprawdę banalnie prosto. Gdyby ktoś nie, nie wiedział, jak to zrobić, to proszę w komentarzu napisać. To też spróbuję udostępnić. Może następne filmiki pokażę, jak w, łat, w łat, łatwy sposób e, skonfigurować każdy dowolny koń, który można wydobywać na kartach graficznych. Oczywiście, jeżeli chcemy wejść te, w tej chwili i znaleźć e, jakiś. E, Yy, serwer, z którego będziemy mogli kopać, no to, tak jak mówiłem, to jest nowy, nowy koń działa 20 dni, więc za dużo tych, yy, tych serwerów nie ma. Natomiast warto wybierać zawsze te, z, gdzie jest więcej kopaczy, bo zawsze wydobywa się więcej yy, tych, tego coina, i zawsze, jeżeli nie, wydo, nie, wy, nie wydobywamy solo, zawsze jest yy, sytuacja taka, że Zawsze więcej wpadnie nam tych coinów niż gdybyśmy kopali sami. Więc wchodzimy na, na pierwszy z brzegu, na ten górny. I co nam, tutaj, co, co nam tutaj piszą? W zależności od tego jaki macie mega haszy dostępnych można wybrać trudność kopania. Czym trudniejsza, to oczywiście wydobywacie więcej. Ponieważ ja mam, tak jak, jak widzicie, 486 MHz, testuję różnie, Za, zacząłem od bardzo łatwego, teraz e, jak wejdziemy w mój portfel, e, kopię na, na, tym, na tym najtrudniejszym, w tej chwili na, na teraz, wydobycie na dzień to jest 33 ETH1. Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Hmm, oczywiście, jak wejdziemy tutaj w tryb, mamy, mamy adres IP poszczególnych y, trudności kopania i wchodząc do koparki, no to oczywiście ustaw ustalamy algorytm, czyli ETH. Tutaj nie zmieniamy nic, natomiast tutaj wpisujemy ten adres IP, y, który wybieramy. Czy to będzie. Polecam potestować, zobaczyć co się, co się wydarzy. Tak jak mówię, to jest nowy coin. <laughs> Przepraszam, bo trochę jestem przeziębiony. To jest nowy coin, także ciężko powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Ja, ponieważ yy, nie mam co kopać na, na, na dzień dzisiejszy, raczej to jest testowanie i bawienie się, dlatego. Yy, Postanowiłem, że poświęcę jedną koparkę na to, żeby, żeby kopała co przyniesie przyszłość, tego nikt nic nie wie Pożyjemy, zobaczymy, <laughs> więc po wpisaniu tych wszystkich, nie, po wpisaniu tych wszystkich parametrów mamy tutaj yy, kopanie i tak jak pokazywałem na Metamasku nam pojawia się Ilość coinów wy, wy, e, wykopanych. Ja na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, mam 88. A jak widać, na dzień dzisiejszy przy tej prędkości koparki to jest e, mniej więcej 33 etała, etaha 1 na, na dzień wydobycia. Zobaczymy, jak jest z trudnością. No, w tej chwili trudność tak, jest mniej więcej na stałym poziomie, będzie mniejsza, to będziemy więcej wydobywać, a będzie większa, będziemy mniej wydobywać. Więc yy, zobaczymy co, co przyniesie przyszłość. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na następnych filmikach.